wybiła. Bardzo miło Państwa powitać. W zastępstwie pana Pawła Rzutowego, który miał wygłosić dzisiejszy wykład, prezentacja jest wykonana właśnie przez pana Pawła Brzegowego i pana doktora Dorockiego. Lwów został założony w 1250 roku przez króla Daniela I Halickiego. W okresie rozbiorów Lwów był miastem, który pełnił rolę stolicy Królestwa Galicji i Dodomerii. I można powiedzieć, że w tym okresie, jak również w okresie międzywojnia, było to trzecie pod względem znaczenia miasto w Polsce. Lwów w tym okresie był zamieszkały głównie przez Polaków i Żydów. To było około 80% całej ludności, która w tym okresie była właśnie we Lwowie. W okresie, kiedy rozpoczęła się II wojna światowa, Lwów miał to nieszczęście, że miał od razu właściwie dwóch okupantów. Najpierw na Lwów napadli Rosjanie. 22 września Lwów poddał się na podstawie umów, które zawarli dowódcy obrony Lwowa. Wojsko polskie wyszło ze Lwowa, mając zagwarantowane, że później zostaną wzięci do niewoli. Żołnierze ci zostali przewiezieni do Katynia i jak skończyli, to każdy wie, zostali wszyscy wymordowani. W momencie, kiedy wojsko rosyjskie weszło do Lwowa, zaczęły się pogromy ludności polskiej przez ludność ukraińską. W pierwszym jednak rzędzie były polowania na Żydów. Tu mamy właśnie zdjęcia, co działo się z Żydami w momencie, kiedy weszły wojska najpierw radzieckie, a później niemieckie. Był rozkaz, który nakazywał wymordowanie wszystkich Żydów. Ale oprócz Żydów mamy też do czynienia w tym okresie z akcją inteligencja. W ciągu tej jednej nocy aresztowano 18 profesorów oraz ich synów. Właśnie taki był rozkaz niemiecki, że nie tylko dotyczył samych profesorów, ale wszystkich mężczyzn, którzy w tym momencie byli w domu i mieli powyżej 18 lat. Tak było właśnie w przypadku profesora Adama Sławoja i jego wnuka, bo to był jego wnuk, Adama Mięsiewicza. Ogółem w tym pogromie zginęło 18 profesorów i 25 osób, które były członkami ich rodzin. Profesorowie, w momencie, kiedy ja czytałam opis tej zbrodni, to jest naprawdę wstrząsające, gdyż byli oni wzięci po prostu w nocy z całymi rodzinami. Kazano wykopać doły i czwórkami rozstrzelano. Wszystkich wykładowców najpierw trzymano w zakładzie szkoleniowo-wychowawczym Abrahamowiczu. Tam przez całą noc byli bici, torturowani, a nad ranem właśnie zostali przeprowadzeni między innymi przez Hansa Kligera i Waltera Uczmana na wzgórza Wieluckie i tam zostali oni wymordowani. W tej chwili na wzgórzach tych jest pomnik, który właśnie tutaj widzimy. On został otwarty w 2011 roku. Jak widzimy, przedstawia on dekalog, przy czym piąte nie zabijaj jest przesunięte. Okres ten był dla ludności polskiej niezwykle ciężki. Dopiero rozpoczynały się tworzyć właściwie wszystkie sfery publiczne państwowości polskiej. To tworzyło niesamowity bałagan i pozwalało właśnie różnym osobom, przedsiębiorczym, jak również złodziejom. Chyba najbardziej znaną postacią okresu międzywojnia w świecie przestępczym był słynny Szpicbródka,
O nim powstał między innymi film Dwa Bang, jak również Halo Szpic-Wródka. Człowiek ten, no można powiedzieć, był legendą w międzywojennej Polsce. Był on specjalistą od włamań do banków. Gdyby wszystkie zliczyć podkopy, jakie on wykopał, to myślę, że spokojnie ten wykop można by zrobić z rynku w Muszynie do zamku. Tutaj tak dużo tych podkopów. Już w wieku 17 lat brał udział na napadach berlińskich bankach. Był on również, można powiedzieć, uczniem Wincentego Goreckiego, który był chyba najbardziej znanym kasiarzem okresu międzywojnia w całej Europie. Opisuje go Henryk Lange, komisarz, który właściwie przez całe życie ścigał go. I tak o nim mówi. Raz tylko byłem na spacerze, że ze Szpicbródką Cichowskim. Król włamywaczy polskich, piękny mężczyzna, lat koło 40, mówił ślicznie po francusku, pięknie po włosku i chyba bardzo dobrze po angielsku. O manierach arystokraty, o głosie miłym, wyjątkowo bogatym, o subtelnym sposobie opowiadania. Był po jakimś wielkim wypadku, miał być rabunek na wielką skalę, wynajęli olbrzymie apartamenty w sąsiednim domu i zrobili przegląd. Król włamywaczy polskich, a zatem i europejscy, bo polscy włamywacze byli uważani w tym czasie za najlepszych w Europie. Potem, gdy wyszedłem z widzenia, spotkałem kogoś znajomego z Ministerstwa Spraw Zagranicznych i powiedziałem: wie pan, powinniście go wysłać na jakąś dobrą placówkę. Dobrego ambasadora mogę wam polecić. Człowiek o absolutnie nieskazitelnych manierach, bardzo inteligentny, niezwykle ujmujący Szpicbródkę. Tak określali go nawet właśnie ludzie, którzy go ścigali. Drugą plagą okresu międzywojnia to była prostytucja. W tym czasie była tak olbrzymia bieda, że bardzo często spotykano w rowach nawet trupy ludzi, którzy po prostu umierali z głodu. Kobiety, które w tym okresie były na najniższej, można powiedzieć, drabinie hierarchii społecznej, niewykształcone, pochodzące ze wsi, z robotniczych dzielnic miejskich, w momencie, kiedy nie miały pracy, a o pracę w tym okresie było bardzo trudno, kończyły na ulicy. Bardzo często było to związane właśnie z bezrobociem. Były przeprowadzone na ten temat badania i stwierdzono, że w momencie, kiedy w Łodzi otwarto fabrykę i zaczęto zatrudniać kobiety, spadło o 60% właśnie prostytucja na ulicach Łodzi. Więc jedno z drugim było, miało bardzo dużo wspólnego. Rita Gordonowa była z pochodzenia Chorwatką, Serbką, pochodziła z Knina w Chorwacji, właściwie z rodziny inteligenckiej, bo jej ojcem był lekarz. Była to piękna kobieta i być może to też powodowało, że miała tak dużo później problemów. No niestety. Natomiast Rita z synem zostaje u teściów we Lwowie i niestety właśnie ta jej uroda powoduje, że zarówno teść, jak i bracia jej męża, no próbują ją w jakiś sposób wykorzystać. Można powiedzieć, że to małżeństwo w jakiś sposób urywa się, zrywają z sobą kontakty, natomiast Rita Gordonowa z dnia na dzień ląduje, można powiedzieć, na ulicy, czyli tak jak wcześniej powiedziałam, tak jak te dziewczyny, które nagle traciły dom, mieszkając we Lwowie czy w innych miastach okresu międzywojnia. W jednej z kawiarni poznała Henryka Zalendę, który zaproponował jej posadę guwernanta. Henryk Zalęba urodził się w Nowym Sączu, czyli bardzo tutaj blisko od nas.
Później, po ukończeniu Politechniki Lwowskiej, już został na stałe w Lwowie. Był jednym z najbardziej uznanych w tym okresie architektów. Henryk Zaremba w tym okresie miał około 41 lat, w momencie właśnie, kiedy poznaje Ritę Gorgonową. W jego życiu w tym czasie zaczynają się dziać rzeczy trudne dla każdego człowieka. Jego żona zaczyna chorować psychicznie, znajduje się pod opieką psychiatrów, on zostaje sam z dwójką dzieci, ale sam też ma, jak czytałam w wielu artykułach, olbrzymi apetyt na życie. Lubi towarzystwo, lubi kobiety, był posądzany o wiele, wiele romansów, lubi podróże. W momencie, kiedy nie ma z kim zostawiać tych dzieci, postanawia właśnie zatrudnić Ritę Gorgonową, która oprócz tego, że miała się zajmować dziećmi, miała być również gospodynią, a jak się później okazało, również jego kochanką. Czyli taka kobieta do wszystkiego. Tutaj mamy zdjęcie z 1925 roku. Na nim jest ta osoba, która widzimy jako stojącą, to jest właśnie Rita Gorgonowa. Natomiast tu poniżej jest żona Henryka Zaremby z jego córką Lusią, która właśnie później była, no, można powiedzieć, główną bohaterką tragedii, która rozegrała się w kilka lat później.